Dziś omówimy temat, który zasugerował mi pewien mnich. Jako, że był to mnich, ciężko mi było odmówić. Powiedział, że znalazł w internecie około 850 nagrań z moich spotkań. Niesamowite, że aż tyle się ich nazbierało. Przesłuchał te wszystkie mowy i nie znalazł niczego na ten jeden konkretny temat. Zadziwiające, że po tylu spotkaniach jeszcze go nie poruszyłem. Poprosił, abym mówił o słuchaniu. To ciekawe. Kiedy mówię, nie mogę słuchać. To pewnie dlatego nic nie znalazł na ten temat. Nie, żartuję. Słuchanie jest ważną częścią zarówno życia w harmonii z innymi, jak i rozumienia samego siebie. Jest to też jedna z umiejętności, którą doskonali się, kiedy ćwiczy się uważność i świadomość. Stajemy się coraz bardziej świadomi i umiemy słuchać pełniej i uważniej. Dosłownie słyszymy i rozumiemy więcej. I oczywiście uczymy się, jak słuchać świata, zamiast tylko odpowiadać na to, co do nas jest mówione. Zyskujemy przy tym większą mądrość i zrozumienie. A kiedy nauczymy się słuchać siebie, swojego umysłu, wtedy dopiero zaczyna się zabawa. To był krótki przegląd tego, na czym polega słuchanie. Zaczynamy od nauki słuchania się nawzajem. Kiedy dyskutujemy, wdajemy się w konflikty, ale kiedy słuchamy, zdobywamy mądrość. Co wybieracie? Chcecie mówić czy słuchać i stawać się mądrymi? Częścią naszego treningu dla mnichów jest uczenie się, jak siedzieć w bezruchu i w milczeniu. Pamiętam, jak pierwszy raz przyjechałem do Australii po dziewięciu latach nauki siedzenia cicho. Mnich, który był ode mnie starszy w hierarchii, prowadził piątkowe spotkania. Ja siedziałem obok, również po spotkaniach, kiedy ludzie zadawali mu pytania. Po kilku miesiącach zrobił sobie przerwę i pojechał do Tajlandii, więc ja musiałem poprowadzić spotkanie. Jak tylko skończyłem mówić, podeszła do mnie kilkunastoletnia dziewczynka i powiedziała: To niesamowite. Pan mówi. Myślałam, że ma pan uszkodzony mózg. Myślała, że jestem upośledzony intelektualnie tylko dlatego, że wcześniej nic nie mówiłem. Szkoda, że nie mamy szacunku dla ciszy. Szanujemy tylko mowę. To jeden z powodów, dla których jesteśmy dobrzy w mówieniu, ale nie w słuchaniu. Rozwinęliśmy umiejętność wyrażania siebie. Uczy tego szkoła, jak również wiele innych dziedzin życia. Uczymy się ekspresji, przekazywania naszych uczuć innym. Ale czy umiemy być tymi, którzy odbierają to, co wyrażają inni? Czy naprawdę potrafimy słuchać? Tyle nas omija w życiu przez to, że zamiast słuchać, rozpraszamy się mówieniem. Medytacje, które odbywają się przed spotkaniami, uczą Was jak słuchać głęboko. Dawno temu określiłem to jako słuchanie całkowite. Kojarzycie sytuację, gdy ktoś do was mówi, a wysłuchacie go połowicznie i bardziej skupiacie się na własnych dialogach wewnętrznych, tym co słyszycie we własnej głowie. Przez to nie wyłapujemy tego, co inni próbują nam przekazać mąż albo żona zaczyna coś mówić, a my myślimy, znowu to samo. Czemu ciągle to powtarza? Ile mam tego słuchać? Jestem zmęczony, nie chcę tego teraz słuchać. Ktoś ledwo zacznie mówić, a w twojej głowie zaczyna się ta konwersacja, na którą zwracasz więcej uwagi, niż na to, co się do ciebie mówi. Nie umiesz słuchać. To samo z błądzeniem myślami i fantazjami. Pamiętam jak kiedyś czytałem Numer Time, w którym opublikowano wyniki badań, z których wynikało, że 95% ludzi słuchających publicznych przemówień oddaje się fantazjom erotycznym zamiast słuchać mówcy. Mam nadzieję, że nie ma to miejsca tutaj. To pokazuje, że ludzie nie koncentrują się na tym, co się dzieje wokół nich. Wyobrażanie sobie różnych rzeczy to lepsza zabawa niż słuchanie. Dlatego raz na jakiś czas trzeba opowiedzieć dowcip, żeby ludzie nie przestali Cię słuchać. Można jednak zrozumieć, Dlaczego ludzie są tacy nieuważni? Kiedy zaczynasz medytować, zdajesz sobie sprawę, że to Twój wewnętrzny głos sprawia, że nie umiesz słuchać. Zatem korzystamy z różnych technik, które pomagają go wyciszyć. Bardzo ważna jest świadomość chwili obecnej, bo tak naprawdę poza tym nie ma o czym mówić. Jeśli naprawdę wejdziemy w chwilę obecną, to ta duża część życiowego zgiełku zostaje poza nami, a dzięki temu o wiele łatwiej być w ciszy. W medytacji od początku uczymy się słuchać, szczególnie naszego ciała i doznań. Często mówię ludziom, że choroby nie biorą się znikąd, ale rosną miesiącami, nawet latami. Ciało wysyła sygnały, że potrzebuje odpoczynku albo jakichś ćwiczeń. Ciało nam to mówi, ale my zwykle jesteśmy zbyt zajęci, żeby słuchać. Kiedy się nauczysz ciszy, to zamiast słuchać szumu w swojej głowie, możesz zacząć słuchać swojego ciała. Tego tutaj uczymy. Jeśli potraficie czuć, co się dzieje w waszym ciele, to od razu wiecie, gdy coś jest nie tak. Możecie wówczas podjąć jakieś działania. Odpoczynek albo rozpoczęcie ćwiczeń fizycznych. W ten sposób dbacie o ciało. To niesamowite, jak znieczuleni są ludzie tylko dlatego, że zwracają za dużo uwagi na to, co się dzieje w ich głowach. W medytacji uczymy się ciszy i uczymy się nie tylko słuchać potrzeb naszego ciała, ale też słyszeć o wiele więcej z tego, co się dzieje wokół. Rozumiemy też więcej, jeśli słuchamy, zamiast mówić. Przede wszystkim zaczynamy rozumieć, jakie relacje mamy z innymi ludźmi. Często jest to źródłem zmartwień, choć może też być źródłem wielkiego szczęścia. Dlaczego ludzie mówią, że nie umieją się porozumiewać? Żeby się porozumiewać, potrzeba dwóch osób jednej mówiącej taką zawsze łatwo znaleźć i drugiej słuchającej, o taką już dużo trudniej. Jest taka historia, która to ilustruje. Uwielbiam ją opowiadać. Wiele lat temu przenieśliśmy się do Serpentine. Wybudowaliśmy kuchnię i jadalnię w naszym klasztorze i pewnego dnia, tuż przed lunchem, przechodziłem obok kuchni. Przypadkiem zerknąłem do środka przez okno. Grupa kobiet z Tajlandii gotowała dla nas posiłek. Generowanie dobrej kammy to część ich tradycji. Zainteresowało mnie nie to, co gotowały, tylko to, że wszystkie mówiły. Jako, że byłem wcześniej naukowcem, spojrzałem na to z empirycznego punktu widzenia i zacząłem się zastanawiać. Jeśli sześć osób mówi w pomieszczeniu, w którym jest tylko sześć osób, to kto słucha? Rzecz jasna, nikt nie słuchał. Wszyscy mówili. Co za strata czasu. To dobrze podsumowuje życie w naszych czasach. Każdy mówi, a bardzo niewielu słucha. Jeśli chcesz zdobyć mądrość i pogłębić swoją duchowość, innymi słowy, pogłębić współczucie i zrozumienie, to jest o wiele ważniejsze, żeby słuchać, niż żeby mówić. Kiedy słuchasz, zbierasz ważne informacje i słyszysz nie tylko słowa, ale również to, co jest między słowami. Widzisz też język ciała, a nawet czujesz zapach drugiej osoby. Ludzie nie porozumiewają się tylko przez słowa, ale przez wiele innych kanałów komunikacji. Nawet nasze umysły nawiązują łączność. Jeśli ktoś myśli, że mnisi i mniszki mają nadprzyrodzone zdolności, to nieprawda. Nie ma w tym nic nadprzyrodzonego. Po prostu jesteśmy na tyle świadomi, że umiemy odczytać więcej informacji niż większość ludzi. I dzięki temu rozumiemy, co ktoś tak naprawdę nam przekazuje. Nie tylko słyszymy słowa. Ale też widzimy ich źródło. To bierze się tylko stąd, że jesteśmy bardzo cicho. Praktykuję to od lat. To część naszego treningu. Kiedy ktoś do mnie mówi, nie zaczynam się zastanawiać nad odpowiedzią. Nie oceniam go, nie myślę, że zadaję głupie pytania. Nie myślę, ile jeszcze razy mam tego słuchać, czy oni nie wiedzą, że jestem mnichem? Nie lubię takiego myślenia. Trzeba być w ciszy, w szacunku, mieć pusty umysł i skupić wszystkie zmysły na osobie, z którą się rozmawia. Wtedy dociera do nas o wiele więcej. Jako mnisi uczymy się słuchać całkowicie. Nie tylko uszami, ale też oczami, nosami, nosami umysłem. Dzięki temu odbieramy o wiele więcej informacji i uczymy się rozumieć drugiego człowieka. Wiele osób przychodzi tu zadawać mi pytania. Innym mnichom i mniszkom również. Może myślicie, że nasze odpowiedzi są mądre i głębokie. Jeśli takie są, to nie dlatego, że nauczyliśmy się tego na studiach z książek. Nasze przygotowanie nie na tym polega. Uczymy się zachowywać cichy umysł, dzięki czemu umiemy naprawdę słuchać wszystkimi zmysłami. I kiedy przyjmujemy te wszystkie informacje, nasz mózg to przetwarza i znajduje odpowiedzi, które, muszę przyznać, czasem zaskakują nawet mnie samego. Skąd to się bierze? To, co przychodzi mi do głowy, wydaje się szalone, ale działa. Opowiem teraz historię pewnej terapeutki z miasteczka niedaleko Sydney. Ona również medytowała i pewnego razu spróbowała głębokiego słuchania. Opowiedziała tę historię na pewnej konferencji buddyjskiej. Pewnego razu spotkała się z klientką, która przyleciała aż z USA, z Kalifornii. Cierpiała na wiele różnych zaburzeń, depresje, stany lękowe i na dodatek chorowała na raka. Zdaniem lekarzy w fazie terminalnej. Jej zdrowie psychiczne i fizyczne było w ruinie. Próbowała znaleźć terapeutę w Stanach, ale nikomu nie udało się jej pomóc. Była zdesperowana, więc kiedy usłyszała o tej terapeutce w Sydney, umówiła się na spotkanie. Była bardzo bogata, więc mogła przylecieć na terapię aż do Australii. Terapeutka opowiadała podczas tej konferencji, że znała historię tej kobiety i wiedziała, że zwykłe metody nie podziałają, więc postanowiła spróbować całkowitego słuchania. Kiedy ta kobieta weszła do gabinetu, terapeutka wyciszyła swój umysł, żadnych myśli, żadnej wyuczonej wcześniej wiedzy. To by tylko zwiększyło szum myśli w głowie. Przez kilka minut słuchała tej kobiety. A kiedy tamta skończyła, terapeutka powiedziała i nie wie skąd te słowa przyszły, ale powiedziała jej, myślę, że powinna pani znowu zacząć grać na skrzypcach. To nie miało żadnego odniesienia do tego, co powiedziała jej ta kobieta na poziomie werbalnym. Ale zareagowała na to wybuchem płaczu, i w tym momencie rozpoczęło się jej katarzis. Okazało się, że kiedy była młoda, jej matka powiedziała, że dziewczynka o jej pozycji społecznej nie powinna marnować czasu na granie na instrumentach. Mimo, że to właśnie kochała robić. Nie, powinna robić coś ważniejszego. To był początek sprawowania przez matkę kontroli nad jej życiem i powstrzymywania jej od tego, co chciała robić. I to jedno zdanie. Powinna pani znowu zacząć grać na skrzypcach. Dla tej udręczonej chorobami kobiety oznaczało uwolnienie. I pozwolenie na to, żeby mogła robić to, co chciała rozluźnić się, odrzucić kontrolę i po prostu żyć. Od tego momentu ta kobieta zaczęła zdrowieć. To był jeden z przykładów na to, że jeśli słuchasz, zamiast myśleć, to wzrasta siła twojej intuicji i możesz mówić rzeczy, które wydają się nie mieć sensu ale które przynoszą dobre skutki. Kiedy za dużo myślimy, nie słuchamy. A kiedy nie słuchamy, to nie rozumiemy i wszystko psujemy. Spróbujcie uspokoić ten myślący umysł w takim stopniu, żeby zacząć słuchać i nauczyć się tego. Nie mam zamiaru tylko radzić bez wyjaśnienia, jak wprowadzić te rady w życie. Jak uspokoić umysł i przede wszystkim wyciszyć ten głos wewnętrzny. Medytacja pomaga, więc zapraszam na sobotnie spotkania, na których uczymy medytacji. Jest też technika, którą stworzyłem i która pomogła wielu osobom nauczyć się przestać mówić do siebie, a zamiast tego słuchać. Polega na użyciu pewnej mantry. Jest wiele mantr i wiem, że to jest klasztor w tradycji Terawady, ale co tam? Wszystkie odmiany buddyzmu są dobre, więc korzystam z mantry Om Mani Padme Hum. Z tradycji tybetańskiej. Spróbujcie za pomocą tej mantry zatrzymać pęd myśli. Jednak kiedy ją recytujecie, zacznijcie robić przerwy pomiędzy poszczególnymi wyrazami. Nie OM MANI PADME HUM ale OM MANI Padme. Hum. Wydłużajcie te przerwy, lecz jeśli zauważycie, że wkradają się w nie myśli, skróćcie je i wypowiadajcie słowa prawie bez przerw. W miarę jak wasz umysł będzie się wyciszał, przerwy będą stawać się dłuższe i dłuższe. Aż w przerwach pomiędzy słowami umysł stanie się całkowicie cichy. A wtedy słuchacie, tak jak przed sekundą. Zrobienie pauzy w myślach umożliwia słuchanie. To bardzo skuteczny sposób na zrozumienie innych ludzi i na komunikację z tymi, z którymi mieszkasz, z własnymi dziećmi, z ludźmi, z którymi pracujesz, klientami, dostawcami, wszystkimi, z którymi masz kontakt. Musisz porozumiewać się z tymi osobami i jeśli nauczysz się umiejętności słuchania z wyciszonym umysłem. To zobaczysz i będzie to niesamowite, jak dobrze zacznie układać się w twoim życiu zawodowym, niezależnie od tego, czym dokładnie się zajmujesz. Staniesz się kimś, kto odbiera to, co mówią inni, zamiast tylko mówić. Staniesz się dobrym słuchaczem i nie tylko. Umiejętność słuchania nie jest wyłącznie narzędziem komunikacji z innymi i rozumienia tego, co nam przekazują. Chodzi też o uczenie się o sobie samym poprzez słuchanie własnego ciała. Często podczas medytacji na odosobnieniach uczę innej przydatnej umiejętności. Wspominałem o tym wcześniej i ludzie się śmiali, ale potem pomyśleli, że może to nie taki głupi pomysł. Mówię ludziom, kiedy wstajecie rano, zapytajcie swoje ciało i umysł, co chcą robić tego dnia. To szalony pomysł. Pytanie ciała i umysłu, co mają ochotę robić. Nie narzucacie im czegoś, co my uważamy, że powinny zrobić, ale robienie tego, czego chcą ciało i umysł. To też uczy słuchania. Słuchania ciała i umysłu i dostrzegania czego potrzebują. Ciało czasem potrzebuje szklanki wody albo czegoś do jedzenia, albo odpoczynku, albo ćwiczeń. To niezwykłe, czego można się dowiedzieć o własnym ciele, jeśli tylko stajemy się świadomi poprzez słuchanie. Ja ciężko pracuję, ale kiedy mam wolne, pytam swoje ciało, co chcesz robić? I ono czasem odpowiada, chcę iść do łóżka. Takie ma życzenie. Kiedyś powiedziałbym mu, nie możesz iść do łóżka, jest dopiero dziewiąta rano. Nie możesz teraz iść do łóżka. Kiedyś tak było. Ale teraz mówię, że jeśli tego właśnie chcę, to w porządku. I kiedy go słucham i ucinam sobie drzemkę o tej dziwnej godzinie, bo przecież właśnie przespałem całą noc, to śpię trochę, a potem wstaję i czuję się naprawdę świetnie. Dzięki temu ciało czuje się wypoczęte. Naprawdę nie wypoczniemy, dlatego że z przyzwyczajenia poszliśmy spać o jakiejś godzinie i wstaliśmy wtedy, kiedy zwykle. Często idziemy do łóżka i nie możemy zasnąć, a rano trudno nam wstać. Coś tu jest nie tak. Nie współpracujemy z naszym ciałem. Czasem o pierwszej w nocy moje ciało mówi, że nie chce iść spać, chce medytować. W porządku. Słucham swojego ciała, a wtedy ono staje się przyjacielem. To tak jak z partnerem. Ciężko żyć z kimś, kto nas nie słucha. Teraz rozumiecie, dlaczego ciało czasem choruje. Złości się na nas, ma nas dosyć, chce nam dać nauczkę. Jest taki żart, że śmierć to sposób natury na to, żeby nas skłonić, abyśmy zwolnili. Nie doprowadźmy do tego. Zacznijmy słuchać ciała. Słuchajmy też umysłu. Umyślę, czego potrzebujesz. I to działa. Umysł mówi, że chce zastanowić się nad jakimś kłopotem. Nie ma problemu. Czasem mówi, że ma dosyć i chce odpocząć. Pozwól mu. Nasz umysł chce, żebyśmy go szanowali. Słucham swojego umysłu i... O, ktoś robi zdjęcie. <laughs> Okazuję mu szacunek, bo tego właśnie chcę. Chcę być doceniony, zamiast być traktowany jak niewolnik. Tak samo traktujemy nieraz nasze ciała. Chcą one trochę szacunku, podobnie jak ludzie chcą być szanowani przez tych, z którymi pracują. Staracie się jak możecie, a szef daje wam jeszcze więcej pracy i ochrzania was, jeśli coś się nie uda. Robię co mogę. To czasami mówi również nasze ciało. Robię co mogę. Dlaczego tak mnie traktujesz? Nasz umysł też mówi. Staram się osiągnąć spokój i szczęście. Daj mi złapać oddech. Słuchanie ciała i umysłu, postępowanie według tego, co słyszymy. I ufanie, że ciało i umysł wiedzą lepiej, przynosi dużo korzyści. Nawet jeśli to znaczy, że śpimy o dziwnych porach. Jednym z największych problemów, gdy jest się opatem, są te wszystkie zasady, które zakazują tego i tamtego. W tym spania, kiedy się tylko chce. Wy macie mniej ograniczeń, więc możecie częściej robić przerwy. Zapytajcie ciało i umysł, czego potrzebują i postępujcie według tego, co powiedzą. Bądźcie życzliwi. To bardzo ważne. My co prawda mamy nasze klasztorne reguły, ale po 28 latach życia jako mnich, który przestrzega wszystkich zasad, zdajesz sobie sprawę, że najważniejszą regułą w klasztorze jest życzliwość i współczucie. Najważniejszą zasadą w buddyjskim Towarzystwie Zachodniej Australii jest miłująca dobroć i współczucie. Nie ma nic ważniejszego. Kiedy się tym kierujemy, przychodzą do nas zdrowie i spokój. Stajemy się osobami, które wiedzą, jak słuchać świata i odpowiadać życzliwie. Kolejna ważna kwestia. Jak rozwiązać problem, z którym wielu z nas musi się zmierzyć? Kiedy któryś z naszych rodziców trafia do szpitala w śpiątce i lekarz pyta nas, czy może zrezygnować z podtrzymywania go przy życiu? Chodzi o Twoją matkę, która Cię urodziła i opiekowała się Tobą, i którą kochałeś bardziej niż kogokolwiek innego na świecie. Co wtedy zrobisz? To bardzo proste. Siadasz przy łóżku swojej matki i słuchasz. Słuchasz, żeby wiedzieć, czy nadal tam jest żeby wiedzieć czego ona chce. Często mówię ludziom, żeby zadali to pytanie. Tak, twoja matka jest w śpiączce i pewnie nie usłyszy twoich słów, ale usłyszy twoje myśli, jeśli nadal tam jest, a ty będziesz słyszeć jej myśli. Czasami zdarza się, że ktoś z twoich krewnych ma wypadek w Nowym Jorku, a ty jesteś tutaj i wiesz, że coś się stało. Jeśli to jest ktoś, kogo kochasz, to wiesz więc zadaj to pytanie. Mamo, czy masz już dość? Chcesz żyć dalej, czy chcesz umrzeć? To Twój wybór. Tak powinno być. To nie syn albo córka powinni decydować o zakończeniu czyjegoś życia. To wybór tej osoby. Zadaj to pytanie i słuchaj. Jeśli trochę medytowałeś, jeśli umiesz słuchać, to usłyszysz tę odpowiedź. Wiele razy robiłem to dla innych ludzi. Siadałem obok kogoś i pytałem, czy ma już dosyć. Pewna moja znajoma, która teraz jest bikuni. Choć nie będzie miała nic przeciwko, jeśli opowiem tę historię. Kiedyś przeprowadziła ze mną wywiad do gazety i zapytała mnie, co powinno się zrobić, jeśli ktoś jest w śpiączce. Co myślę o eutanazji? Co zrobić w takiej sytuacji? Powiedziałem, wyobraźmy sobie konkretny przypadek. Twoja matka jest w szpitalu, w śpiączce. Popatrzyła na mnie zaskoczona. Dobry jesteś, bo akurat jej matka rzeczywiście leżała w śpiątce na intensywnej terapii. Powiedziałem, że powinna usiąść obok niej i zapytać, czy masz już dość, czy chcesz umrzeć. Jeśli tak, to powiem lekarzowi, żeby odłączył urządzenia. Jeśli chcesz żyć dalej, to będziesz żyć dalej. To twój wybór. Zadała to pytanie. Usłyszała odpowiedź. Jej matka chciała żyć i żyła jeszcze przez kilka miesięcy. Podczas wizyty w Tajlandii odwiedziłem ją na oddziale i zadałem to pytanie jeszcze raz. Była już zmęczona. Nic dziwnego. Miała chorobę Kreutzfelda-Jakoba. Połowa jej mózgu uległa degeneracji. Walczyła o życie. Może starała się pokonać chorobę. Ale po jakimś czasie człowiek po prostu jest zmęczony i ma już dość. To jasne, jeśli umie się słuchać. Powiedziałem to tej mniszce i wtedy ona zadała matce to pytanie i otrzymała tę samą odpowiedź. W końcu nie musieli odłączać aparatury, bo ta kobieta umarła tej samej nocy, nim podjęto decyzję o odłączeniu. Takie sytuacje są dobrą okazją do słuchania i zdobycia wiedzy, na czym polega całkowite słuchanie. To samo ze zwierzętami domowymi. Zabierasz zwierzę do weterynarza i okazuje się, że ma raka i trzeba je uśpić. Jako buddysta, nie tylko jako buddysta, po prostu jako człowiek. Pytam, czy pozwolicie zabić to zwierzę? To jedna z rzeczy, które nie podobają się ludziom w buddyzmie, bo nie wolno nam niczego ani nikogo zabijać. Co zrobić? Znowu zadajcie swojemu kotu pytanie. To nie ty decydujesz, ale ten kot. Zapytaj, masz już dosyć, czy chcesz dalej żyć? Jedna z kobiet, które od dawna nas wspierały, miała psa chorego na raka, chyba coś z nogami. Wzięła go do weterynarza, który powiedział, że nie ma szans, aby ten pies przeżył, że bardzo cierpi i że trzeba go uśpić. Za moją radą wzięła psa i zapytała, czy chcesz umrzeć? Odpowiedź była jasna. Nie, nie chcę jeszcze odchodzić. Taki przekaz odebrała. Wróciła do weterynarza i powiedziała, że wraca z psem do domu. Weterynarz się rozgniewał. Powiedział, że jest okrutna, że pies cierpi, że buddyjskie zasady są głupie i nie mają nic wspólnego z dobrocią. Strasznie ją złają. Sześć miesięcy później pies całkowicie wyzdrowiał. Zabrała go do weterynarza. Ten zbadał psa i powiedział, niesamowite, wy, buddyści, jesteście bardzo mądrzy. To nie jest pojedynczy przypadek. Pamiętam jak opowiedziałem tę historię na innym spotkaniu i ktoś podniósł rękę i powiedział, że jego psu przydarzyło się to samo. Takie jest właśnie całkowite słuchanie. Jest w nim życzliwość, bo to pies, kot, matka albo ojciec decydują. Słuchajcie, ci z Was, którzy są lekarzami, wiedzą, jak trudno nieraz dowiedzieć się czegoś od pacjenta. Jak się pan czuje? Boli. Jak to boli? Gdzie boli? Jak boli? Gdzieś tutaj. To musi być frustrujące dla lekarza, jeśli pacjent nie umie wytłumaczyć, co się właściwie z nim dzieje. Ktoś może cierpieć na różne bóle i mieć różne objawy, ale nie wie, jak je opisać. I co ma zrobić lekarz? Jeśli chcesz być mądrym lekarzem albo pielęgniarką, musisz słuchać. Słuchać całkowicie. Aż w spokoju i ciszy, bez myśli w głowie, bez zgadywania, co pacjent chce powiedzieć, usłyszysz, co tak naprawdę mówi. Poczuj to i wtedy intuicyjnie będziesz wiedział, co zrobić. Jeśli słuchasz całkowicie, słyszysz odpowiedź. Słyszysz, co ktoś chce powiedzieć, czego nie umie wyrazić. Wyrażenie siebie i przekazywanie informacji to jedno z życiowych wyzwań. Czasami nie możemy znaleźć słów. Czasami boimy się powiedzieć, co myślimy, bo nie wiemy, jak inni to przyjmą. Przez to często słuchacz musi zrobić wysiłek, żeby zrozumieć, co ktoś inny chce przekazać. Nie oczekujmy, że ktoś po prostu powie nam coś wprost. Trzeba umieć dobrze słuchać, w ciszy i spokoju. Kolejną ważną rzeczą w sztuce słuchania jest umiejętność trwania w ciszy. Jest w buddyzmie coś, co nazywamy niwarana, przeszkody. Dwie pierwsze to pragnienia i zła wola. To rzeczy, które wypaczają prawdę i wypaczają treść tego, co ktoś mówi, zanim jeszcze to usłyszymy, zanim dotrze to do naszego mózgu. Wiele razy słyszymy to, co chcemy usłyszeć i nie słyszymy tego, czego nie lubimy. Odrzucanie treści i wypaczanie prawdy nikomu nie służą. Kiedy trwamy w ciszy, uwalniamy się od tych mechanizmów umysłu, które odfiltrowują, wypaczają i blokują to, co nam się nie podoba które próbują podkreślić to, co chcemy usłyszeć. W ciszy te rzeczy znikają, a my słyszymy to, co faktycznie mówi druga osoba. Przestajemy filtrować. To bardzo ważne. To niezwykłe. Wydawałoby się, że kiedy tak filtrujemy, to powinniśmy odrzucić negatywne rzeczy. Ale w naszych czasach ludzie odrzucają często to, co pozytywne. To dziwne. Słuchamy tego, co nam się nie podoba. Stąd płyną problemy z samooceną, negatywnością, poczuciem winy, depresją. A kiedy trafiamy na coś pięknego, wypieramy to. Pewien psycholog w Sydney powiedział mi: Eksperymenty udowadniają, że potrzeba 15 sekund, aby człowiek usłyszał pochwałę, i jednej sekundy, żeby usłyszał krytykę. Ty głupia dziewczyno. To od razu dociera. Masz tyle życzliwości, jesteś wspaniała, robisz piękne rzeczy. Tego nie słyszymy. Zamiast tego podejrzewamy ukryte intencje. Dlaczego nie słyszymy pochwał? Wypaczenie słuchania to jeden z powodów, dla których w świecie jest tyle złości, poczucia winy, depresji i niepokoju. Odrzucamy to, co pozytywne w życiu. Jeśli chcecie filtrować, to na rany koguta zmieńcie filtr. Jeśli coś odrzucacie, to niech to będą złe, negatywne rzeczy. Ja tak właśnie robię. Często powtarzam, że jeśli macie jakieś pozytywne uwagi na temat tych spotkań, przyjdźcie do mnie. Jeśli macie jakieś negatywne uwagi, przyjdźcie do przewodniczącego. Gdzie on jest? Chyba gdzieś uciekł. O, tam jest. Ja lubię filtrować. Komplementy do mnie, zażalenia do przewodniczącego. Ale nie, tak naprawdę tego nie róbcie. Przyjmujcie jedno i drugie. Dzięki temu zyskujemy mądrość i zaczynamy słyszeć prawdę. To dziwne uczucie, kiedy ktoś nas pochwali i powie: Wspaniale mówiłeś. Ile osób potrafi usłyszeć coś takiego? Albo zrobiłeś dziś coś bardzo dobrego? Umiecie to usłyszeć? Ludziom często włącza się blokada. Niemożliwe, to nie o mnie. Ten ktoś powiedział, że mnie lubi, to jakiś wariat. Dlaczego tak się dzieje? Powinniśmy przynajmniej umieć słuchać otwarcie i szanować osobę, która do nas mówi. Jeśli ktoś jest wobec nas życzliwy, to widać, że zrobiliśmy coś dobrego. Zaakceptujmy to. Kiedy słuchamy w ten sposób, to słuchamy nie tylko tej drugiej osoby, ale też naszego ciała i umysłu. Jedną z bardzo ciekawych rzeczy jest słuchanie życia. Zamiast słuchania muzyki na iPodzie w ciągu dnia zamiast rozmawiać z ludźmi albo nawet zamiast słuchać nagrań z moich wykładów. Słuchajcie życia. Ludzie mówią mi, że puszczają sobie te mowy w samochodzie w drodze do i z pracy. Dziś ktoś powiedział, że kiedy słucha mnie w drodze do pracy, to jedzie wolniej, więc poskarżył się, że spowodowałem korek, bo jechałem tak wolno, że zakłócił płynność ruchu na drodze. Jeśli ludzie zwalniają, to też znaczy, że dochody Policji spadają, bo jest za mało mandatów za przekroczenie prędkości. Zamiast słuchać nagrań z naszych spotkań albo muzyki, spróbujcie posłuchać życia. Można się świetnie zrelaksować. Pójdźcie na plażę albo do lasu i w samotności posłuchajcie dźwięku fal albo ptaków. W lesie zawsze coś się dzieje i dzieje się teraz. W australijskim lesie ani na plaży nie ma echa. Każdy dźwięk tkwi w chwili obecnej. To uwalnia nas od zgiełku przeszłości i przyszłości. Jesteś tutaj. Słuchanie daje ci spokój. Słuchasz życia na żywo. Nie oglądasz nagrania. To wszystko jest naprawdę. Ta prawdziwość życia to źródło mądrości. Wreszcie jestem na miejscu i słucham życia dziejącego się w chwili obecnej. To wypełnia spokojem i mądrością. Słuchasz nie tylko ptaków, ale też tego, co się dzieje wewnątrz. Słuchasz spokoju nie na zewnątrz, ale wewnątrz siebie. Zaczynasz rozumieć, jak działa Twój umysł. Nazywamy to często refleksyjną uważnością w medytacji. Nie tylko trwasz w chwili obecnej, nie tylko skupiasz się na oddechu, ale też obserwujesz swoje wewnętrzne reakcje, słuchasz siebie. Słuchanie tego, jak reaguje się na różne rzeczy, może być źródłem wielkiej mądrości. Jak często odrzucamy coś albo przyjmujemy tylko ze względu na to, że myślimy, że tak powinno albo nie powinno być. Zamiast tego powinniśmy zaakceptować wszystko. Na tym polega otwarcie drzwi własnego serca na życie, na całe życie. Nie tylko na to, co nam się podoba. I dlatego głębokie słuchanie rodzi się z miłości. Kochać znaczy słuchać głęboko. Kochasz swoje dziecko, więc go słuchasz, nawet kiedy mówi głupie rzeczy. Nieważne, to moje dziecko, będę go słuchać. Bez oceniania. Z akceptacją wszystkiego. Możesz też słuchać siebie. Mówisz czasem głupie rzeczy. Ja też mówię głupie rzeczy, nawet bardzo głupie. Ale wy słuchacie z miłością i akceptacją. Słuchacie też waszych wewnętrznych reakcji i w końcu możecie odnaleźć spokój, szacunek do samych siebie, samoakceptację. Kiedy słuchacie samych siebie, zaczynacie widzieć, że ta cała krytyka i ocenianie, którym ciągle się poddawaliście, są kompletnie nieistotne. To tylko hałas. Można go wyciszyć. Słuchajcie spokoju, który jest w Waszych sercach. On zawsze tam był, ale został zakłócony. Nie wiem dlaczego. Chociaż nie, właściwie to wiem. Kiedy ludzie przychodzą do naszych klasztorów, w których jest bardzo cicho, to czasem zaczynają mówić głośniej niż jest konieczne. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego ludzie podnoszą głos, kiedy przychodzą do naszego zacisza. To dlatego, że boją się tej ciszy. Słuchaj jej, a wkrótce wypełni cię spokój. Nie ma się czego bać. To, co słyszysz, to spokój. To, co słyszysz, to zadowolenie. To, co słyszysz, to wolność. Nie bój się. Przyjmij to do siebie. To trudne na początku, bo nie jesteście do tego przyzwyczajeni. Jesteście przyzwyczajeni do mówienia i robienia różnych rzeczy. A teraz po prostu jesteście w ciszy i wszystko widzicie. Na zakończenie podsumuję to spotkanie historią, którą często opowiadam podczas medytacji. Pokazuje ona, jak przez słuchanie uczymy się rozumieć i widzieć głęboko i cieszymy się tym, co wcześniej nam umykało. To historia o mistrzu taoizmu, Laocy, który chodził na spacery ze swoimi uczniami, co wieczór z innym. Pewnego dnia wybrał nowego ucznia i powiedział mu, zanim wyruszyli, że jest złota zasada. Podczas spaceru z mistrzem nie wolno się odzywać. Wyruszyli i długo szli przez las, aż w końcu o zachodzie słońca dotarli do gór. Zachód słońca wyglądał tak pięknie, że uczeń zapomniał o złotej zasadzie i zawołał: Wow, ale piękny zachód! Mistrz odwrócił się, wrócił do klasztoru i powiedział, że temu młodemu człowiekowi nie wolno już nigdy więcej iść z nim na spacer. Nigdy. Do końca życia. Inni uczniowie stwierdzili, że to trochę zbyt surowe. To tylko jedno zdanie. Daj spokój. Zresztą, co jest złego w mówieniu? Mistrz odrzekł, kiedy powiedział: Co za piękny zachód. To nie zwracał już uwagi na ten zachód, tylko na swoje słowa. Nie zwracał uwagi na zachód, tylko na słowa, ale piękny zachód. Jeśli to rozumiecie, rozumiecie moc ciszy. Za każdym razem, kiedy myślicie o kimś, to fajna dziewczyna, to już nie widzicie tej osoby, zamiast tego widzicie słowa. Kiedy myślicie, wow, co za wspaniały las, to nie widzicie już lasu, zamiast tego widzicie słowa. Kiedy pytacie siebie, kim jestem to nie widzicie już siebie. Zamiast tego widzicie to pytanie. Nie widzicie siebie. Kiedy uczycie się, jak słuchać, Cii. wtedy rozumiecie. Czy rozumiecie? <laughs> Dziękuję za uważne wysłuchanie. Czy macie jakieś pytania związane z tematem słuchania? Mam nadzieję, że tamten mnich jest zadowolony. Mam nadzieję, że słuchał. Pytanie pierwsze z Indii z zeszłego tygodnia. Dlaczego mój umysł ciągle zbacza w stronę autodestrukcyjnych myśli i zachowań? Myślę, że powodem może być to, że za bardzo próbujesz kontrolować umysł. Więc się ciebie boi. Gdy następnym razem spotkasz swój umysł, przeproś go i pozwól mu błądzić. Powiedz mu, że może chodzić, gdzie chce i przeproś za to, że tak go kontrolowałeś. Wtedy umysł powie, no dobra, i zostanie z tobą. Teraz twój umysł próbuje wziąć z tobą rozwód. Pytanie drugie. Jack Spesh. Co zrobić, jeśli ktoś nie praktykuje tego, co głosi, a poza tym odpowiedzi, których udziela na pytanie są nie na temat? Konsekwencja jest bardzo ważna. Czyń tak, jak mówisz, mów według tego, jak czynisz. Ponieważ często przemawiam publicznie, muszę zważać na to, żeby nie ukrywać niczego, co mnie dotyczy. Jeśli ktoś chce zobaczyć, jak naprawdę żyję, zapraszam do klasztorów Serpentine. Możecie wejść do mojej celi i zobaczyć, jak mieszkam. Albo wejść do biura i sprawdzić, czy w szufladach nie ma jakichś playboyów. Albo jak je nazywamy, play Mnichów, ze zdjęciami mniszek. Jestem autentyczny. Możecie się ze mną spotkać i zobaczyć, czy to wszystko, co mówię, to prawda. Co do odpowiadania nie na temat, pamiętam pewnego filozofa, który zainteresował mnie, kiedy byłem młody, Krishna Murtiego. Pewnego razu wygłosił przemówienie w Nowym Jorku. Stało się popularne, zostało nawet wydane na kasetach, po którym publiczność zadawała pytania. Ktoś Zadał naprawdę dobre pytanie i byłem bardzo ciekaw, jaka będzie odpowiedź. A ten filozof na to czy ja muszę odpowiadać na każde pytanie? To było bardzo ważne pytanie, a on je zlekceważył. Straciłem wtedy do niego szacunek. Ale dzięki temu, teraz, kiedy sam jestem nauczycielem, pytam po spotkaniach, czy dobrze odpowiedziałem na pytanie. Jeśli nie, to przyjdź zadać je jeszcze raz, bo być może nie zrozumiałem, co miałeś na myśli. Staram się szanować pytania. Myślę, że wszyscy powinni to robić. Czy jesteś nauczycielem, czy po prostu przyjaciel zadaje ci pytanie i nie odpowiadasz na temat, to twoi rozmówcy powinni zapytać jeszcze raz. Nawet przyznanie, że się czegoś nie wie, wystarczy. Jeśli nie znasz odpowiedzi, to przyznanie się do tego budzi szacunek. Inaczej ludzie tracą radość życia i wzajemne poszanowanie. Ostatnie pytanie jest z Indii. Kiedy ludzie mnie krytykują, jak mam to zignorować, zamiast przejmować się krytyką i narzekaniem? Ludzie krytykują i marudzą, bo są stuknięci. Kto przy zdrowych zmysłach wygłaszałby krytykę, kiedy nie wie, o czym mówi? Ja też jestem często krytykowany. Mówię wtedy, że to nie ja. Ja tego nie zrobiłem. Kiedy mnie chwalą, to też mówię, że nic nie zrobiłem i nie zasługuję na pochwały. Dostajemy jedno i drugie. Pochwały i krytyka. I na jedno i na drugie czasem nie zasługujemy. Ludzie mówią różne rzeczy, ale nie znają cię. Jak ktokolwiek może oceniać innych? A tym właśnie jest krytyka czy pochwała. Ludzie po prostu nie wiedzą, o czym mówią. Jest wystarczająco trudno chwalić albo krytykować samego siebie. Trzeba być bardzo uważnym i słuchać siebie bardzo głęboko, ażeby wiedzieć, kim się jest i co kieruje naszym postępowaniem. Zamiast narzekać i krytykować innych, przyjmijmy, że możemy się mylić. Jeśli zrobią coś głupiego albo nawet nas zranią. Weźmy pod uwagę, że może mieli okropny dzień, że tak naprawdę wcale tak nie myślą. Może nie mówili do mnie, tylko do kogoś, kto stał za mną. Spójrzmy na to z dystansem i nie reagujmy gniewem. Nie musimy reagować na krytykę i narzekanie. Jak wspominałem w książce, którą napisałem wiele lat temu, powiedziałem też o tym jednemu z byłych premierów. Bardzo mu się to spodobało. Gazety ciągle go krytykowały i publikowały złośliwe komiksy. Zawsze rysują Julia Gillard z wielkim siedzeniem. Okropni są ci rysownicy. W każdym razie, jeśli ktoś robi coś takiego, to nie pozwalaj mu, żeby kontrolował twoje szczęście. Twoje szczęście jest w twoich rękach, nie w rękach gazety, nie w rękach twoich wrogów albo ludzi, którzy cię nie lubią. Twoje szczęście jest całkowicie pod twoją kontrolą. Ludzie mogą mówić, co chcą, ale moje szczęście jest w moich rękach. Mogą mnie nazywać świnią, najgrubszym, najgłupszym mnichem na świecie. A ja powiem, tak, masz rację. Będę szczęśliwy niezależnie od tego, co powiedzą ludzie. Nigdy nie pozwalaj innym kontrolować własnego szczęścia. To Wam radzę. Ludzie krytykują albo chwalą, ale ja nie stanę się szczęśliwszy tylko dlatego, że ktoś mnie pochwalił. Będę szczęśliwy sam z siebie. Wiem, co robię i dlaczego. Nikt inny tego nie wie. W ten sposób komentarze innych ludzi po prostu po nas spływają. Jeśli to nie podziała, to za radą Buddy bądźcie jak lotos. Kwiat lotosu jest jednym z symboli buddyzmu. Ludzie mogą załatwiać się na kwiat lotosu, ale to nie zostawia na nim żadnych śladów. Ludzie mogą oblewać lotos perfumami i to też po nim spływa. Pochwała i obwinianie nie zostawiają śladu na mądrym sercu, tak jak na lotosie. Można wylać na niego perfumy albo mocz i nic z nich na nim nie zostaje. Bądźcie jak lotos. Jakieś pytania z widowni? Zazwyczaj odpowiadamy na pytania z zagranicy, ale w zeszłą sobotę ktoś przekierował swoją wiadomość przez Indonezję, choć tak naprawdę siedział w tej sali. Dostałem pytanie od Johna z Indonezji, który tak naprawdę był tutaj, na widowni. Spryciarz. Nie musicie tego robić. Jeśli ktoś ma pytania, niech podniesie rękę. Tak? Nie wspomniałeś w ogóle o bezpieczeństwie, a żeby słuchać trzeba czuć się bezpiecznym, tak abyśmy nie skupiali naszej uwagi na nas samych, tylko pozwolili jej skupić się na innych. Wiele osób żyje skanując swoje otoczenie w poszukiwaniu zagrożeń. 10% społeczeństwa cierpi na fobię społeczną i wiele osób łatwo o nie śmielić. Dlatego konieczne jest, żebyśmy umieli się zrelaksować i poczuć bezpiecznie, zanim będziemy mogli się skupić na kimś innym. Dlaczego nie poruszyłeś tej kwestii? Myślę, że to dlatego, że zawsze czuję się bezpiecznie, nawet w niebezpiecznych sytuacjach. Jako mnich nie mam nic do stracenia, bo czym właściwie jest strach? Strach oznacza utratę czegoś, do czego jesteśmy przywiązani. A jeśli uwalniamy się od przywiązań, zaczynamy rozumieć, że nie mamy nic do stracenia. Strach znika. To, co mówię, to mój osobisty punkt widzenia, ale myślę, że czasem poczucie bezpieczeństwa pomaga nam mówić, wyrazić siebie. Kiedy się boimy, to też słuchamy, ale nie tego, co powinniśmy. Nasłuchujemy zagrożeń na zewnątrz, zamiast słuchać naszych wewnętrznych reakcji tak naprawdę nie ma miejsca, w którym możemy być w 100% procentach bezpieczni. To czyni życie pięknym. To tak jak w tragedii w Lockerbie. Ludzie myśleli, że są bezpieczni w swoim miasteczku w Szkocji, a pewnego dnia z nieba spadł samolot. To nie powinno nikogo zaskoczyć, bo takie rzeczy się zdarzają. Nie jest to prawdopodobne, ale może się zdarzyć. Być może czujecie się bezpieczni tutaj, ale kilka lat temu, dokładnie w miejscu, gdzie siedzisz, Thomas, ktoś miał zawał serca i umarł. Dokładnie w tym miejscu. Czujecie się bezpieczni? Pewnie, że tak. Idea bezpieczeństwa jest złożona, ale wiem, co masz na myśli. Czytałem artykuł na podobny temat, który zwracał uwagę na to, żeby, szczególnie jeśli pracuje się jako terapeuta, sprawić, aby druga osoba poczuła się bezpiecznie i mogła swobodnie się wyrazić. Ale to dotyczy wyrażania. Słuchanie to zupełnie co innego. Dziękuję za pytania i za to, że nie przesyłaliście ich przez Nową Gwinę. Dziękuję za wysłuchanie. Słuchajcie dalej. Jest jeszcze tyle do usłyszenia. Wyrazimy teraz szacunek Buddzie, Damie i Sandze, a potem możemy wrócić do swoich spraw. Czytał Aleksander Bromberek. Ahaṃ samma sambo dho bhagavā, buddhang bhagavanta abhiwāde bhagavata dhammo dhamma -dham sami. Supati Pano Bhagavato Sawaka Sango Namami